Dzień dobry, witamy Państwa na pierwszym, ale mamy nadzieję nie ostatnim, webinarium Horsz. Dzisiejsze webinarium będzie dotyczyło bardzo ciekawego tematu, konkretnie mówiąc narzędzia, które pozwala radzić sobie w trudnych warunkach zmian klimatycznych z precyzyjnym wysiewem i nie tylko. Do tego webinarium zaprosiliśmy, mamy nadzieję, ciekawych gości. Będą to szef marketingu produktu, Michael Braun. Opowie on, jak powstawało to narzędzie, czyli mówiąc wprost Focus, agregat, o którym będziemy mówili, ale także mamy dzisiaj kontakt z dwoma naszymi klientami, którzy od praktycznie 10 lat użytkują tą maszynę i są w stanie z doświadczenia opowiedzieć nam, jak wygląda nie tylko praca, ale efekty przede wszystkim tej pracy i dlaczego Focus sprawdza się w technologii nie tylko uprawy pasowej, ale również całopowierzchniowej. Będą z nami pan Igor Brzezicki, młody, ale już doświadczony rolnik, który gospodaruje w bardzo trudnym terenie południowej Polski w Górach Kaczawskich wraz z całą swoją rodziną, oraz pan Mirosław Szarzyński, który od ponad 20 lat prowadzi, jest dyrektorem i prowadzi praktycznie całą uprawę polową w gospodarstwie CGK w województwie lubuskim, które cechuje się lżejszymi glebami. Dlatego właśnie chcemy również w tych warunkach pokazać doświadczenie z pracy Focusem. Ale zaczniemy może od pokazania, co to jest w ogóle Focus i jak działa ta maszyna, i o tym opowie właśnie pan Michael Braun. Zapraszamy Państwa do prezentacji. Bardzo się cieszę, że mogę brać udział w drugiej edycji Horsz Live. Wiosną tego roku zaczęliśmy szukać online'owego formatu dla wykładów specjalistycznych związanych z uprawą, których nie mogliśmy przeprowadzić na żywo. Horsz Live narodził się z konieczności. Z mojego punktu widzenia rozwinął się bardzo pozytywnie, także na dzisiaj mamy bardzo dobre narzędzie, aby docierać z naszymi informacjami do szerokiego kręgu zainteresowanych. Nazywam się Michael Braun, pracuję w dziale marketingu firmy Horsz i dzisiaj chciałbym mówić o maszynie Focus. Focus TD to prawdziwa historia sukcesu. Myślę, że tak można tę maszynę określić. Pierwotny pomysł Focusa wywodził się z pasowej uprawy gleby. Chodziło o to, aby stworzyć narzędzie, które jest w stanie intensywnie uprawiać glebę jedynie w rzędach siewnych, by stworzyć dobrą, przykorzeniową przestrzeń, po czym umieścić nawóz i zagęścić glebę, aby ostatecznie idealnie wysiać daną kulturę. W pierwszym momencie brzmi to trochę jak kwadratura koła, ale przy bliższym spojrzeniu ma to w wielu warunkach duży sens. Dzisiaj używamy Focusa TD. Przede wszystkim to siewu rzepaku, co w okresach suszy jest jego największym atutem. Znamy gospodarstwa, które sieją duże ilości zboża w technologii Focus. Focusem można siać również klasyczne uprawy rzędowe, mam na myśli w tym momencie na przykład kukurydzę, ale także soję, czyli rośliny, które korzystają z tego, że mają przygotowaną przestrzeń przykorzeniową, co w ostatecznym rozrachunku produkuje roślinę odporną na wpływy środowiska. Chciałbym zgłębić temat na przykładzie naszego Focusa TD o szerokości roboczej 6 metrów i wspólnie z Państwem prześledzić poszczególne przejścia robocze oraz ich znaczenie. Zacznijmy od uprawy gleby. Focus wyposażony jest w rydlice tworzące odstępy między śladami 30 cm, 35 lub 50. To jest nasz standard. Na dzisiaj jesteśmy w stanie spulchnić glebę na głębokości do 35 cm, definiując w ten sposób przestrzeń przykorzeniową. Należałoby zadać sobie pytanie, co cechuje sferę przykorzeniową. Myślę, że z jednej strony jest ona bez zagęszczeń. To znaczy, że rozkruszyłem warstwy zbite i spulchniłem ślady. Uprzątnąłem sporą część resztek pożniwnych,
rozkładając je między rzędami siewnymi. A to, z mojego punktu widzenia, jest już sporą zaletą myślenia pasowego. Fakt, że między rzędami mam taki obszar, na którym w kontrolowany sposób mogą odkładać resztki pożniwne, które w zasadzie nie szkodzą późnej uprawie, jest dla mnie dużym atutem. Strefa przykorzeniowa powinna być również wyposażona w odpowiednie substancje odżywcze. I tutaj jesteśmy w zasadzie już w następnym temacie Focusa TD, czyli zdolności kontrolowanej aplikacji nawozu do gleby. Przyjrzyjmy się całej sprawie nieco bliżej. Na tym zdjęciu widzimy szeroką na 40 mm rydlicę Slow Disturbed, niewielkie mieszanie, krótko mówiąc rydlicę LD. Rydlica ta charakteryzuje się tym, że potrafi bardzo intensywnie spulchniać glebę, czyli że potrafię skruszyć warstwę zbitą lub rozbić zagęszczenia po śladach i równocześnie umieszczać nawóz. Tyle zdradzę już teraz. Później wrócę szerzej do tego tematu. Aby móc daną kulturę wyposażyć w składniki odżywcze, wtedy kiedy ona tego potrzebuje, jesteśmy w stanie umieszczać nawóz w trzech konfiguracjach. Na głębokości roboczej, jak tutaj 20, 25, 30 cm. Lub bardzo płytko, blisko powierzchni gleby na głębokości 5 lub 6 cm lub w kombinacji pół na pół. Każdą rydlicę uprawową musimy dostosować do różnych gleb. Tutaj różnorodne spektrum gleb, do których używany jest Focus TD. Spójrzmy na trzy systemy rydlic, zaczynając od lewej strony. Wtedy jesteśmy przy naszej rydlicy Mulx Mix Char. Myślę, że ta rydlica jest bardzo dobrze znana na wielu rynkach. Rydlica ta może intensywnie spulchniać oraz intensywnie mieszać, ale dzięki temu oczywiście przenosi dużo gleby na powierzchnię. Ja widziałbym dzisiaj tę rydlicę w Focusie na glebach niewiarygodnie lekkich, czyli bardzo piaszczystych, gdzie po prostu muszę stworzyć dodatkową objętość gleby. Patrząc na drugą stronę, całkiem po prawej, tam znajduje się nasza rydlica ULD, której całe działanie zostało zredukowane jedynie do spulchniania. Takiej rydlicy użyłbym na ciężkich glebach. Całkiem świadomie mówię na ciężkich glebach, ponieważ Focus TD ma również w którymś momencie limit zastosowania. Oznacza to, że jeżeli dzisiaj pole ma więcej niż 25-28% gliny, to w pewnym momencie będzie to pole, gdzie Focus TD niekoniecznie w 100% da sobie radę. Oznacza to, że Focus TD sprawdza się najbardziej na lekkich i średnich glebach lub glebach mozaikowych. W środku widzieliśmy właśnie naszą rydlicę LD, która z mojego punktu widzenia jest klasykiem w Focusie, bo sprawdza się w bardzo, bardzo wielu warunkach. Przede wszystkim na glebach zmiennych, o których wspominałem już wcześniej. Pójdźmy, że tak powiem, o krok dalej w procesie pracy Focusa TD, czyli z przodu spulchnianie, nawożenie. Potem oczywiście potrzebujemy element, który albo wyrównuje, albo produkuje dodatkowo glebę drobnogruzełkowatą. W tym przypadku jest to narzędzie kruszące, które kruszy większe grudy, tworząc glebę drobnogruzełkowatą i tak przygotowuje całość, aby wał oponowy przejął zagęszczanie. Dlaczego należy powtórnie zagęścić? Myślę, że w zasadzie istnieją dwa powody. Z jednej strony kapilarność, albo przynajmniej stworzenie warunków do kapilarności, aby ziarno miało dostęp do wód glebowych. A z drugiej strony, w różnych metodach siewu doświadczyliśmy, że jedynie współdziałanie powtórnego zagęszczania i siewu spełnia ostatecznie nasze oczekiwania dotyczące precyzji siewu, czyli głębokości, takiej głębokości umieszczania nasion, ponieważ w ostatecznym rozrachunku każda jakość siewu oceniana jest z perspektywy niezmiennej głębokości
umieszczania nasion. I właśnie dlatego w finałowym etapie łączymy fokus, że tak powiem, z horszowską metodą umieszczania nasion, czyli albo z naszą rydlicą dwutalerzową Turbo Disc, lub z rydlicą zębową Turbo Edge, o której później opowiem więcej. Jeśli spojrzymy na koncepcję maszyny całościowo, to oczywiście nie rozmawialiśmy jeszcze o zbiornikach. Z reguły w fokusie mamy dwa zbiorniki, które są tak przystosowane, aby można było je wykorzystać na nasiona i nawóz. Jeśli chodzi o objętości, to pozwalają one na elastyczne zastosowanie, to znaczy mogą wykorzystać zarówno pierwszy, jak i drugi zbiornik na nasiona. To, co moim zdaniem jest bardzo interesujące, to fakt, że od około 2 lat mamy możliwość nabudowania trzeciego elementu, czyli naszego mini siewnika, mini drill. Na przykład po to, by podczas siewu rzepaku użyć tego, powiedziałbym, stosunkowo małego pojemnika na rzepak, a duże zbiorniki na nawóz. Zwiększa to znacznie wydajność siewu na jednym zbiorniku. Kilka słów o warunkach zastosowania Focusa TD. Focus TD zwykle nie pracuje jako maszyna do siewu bezpośredniego, czyli nie wysiewa bezpośrednio w ściernisko. Ale w pewnych warunkach, które trzeba oczywiście wpierw zobaczyć i przeanalizować, można to zrobić. Z reguły jednak pracujemy na polu, które zostało już przygotowane, czyli na polu, na którym wykonano co najmniej jedną płytką uprawę pożniwną, zwykle również drugą, nieco głębszą uprawę, aby zapewnić na powierzchni wystarczającą ilość drobnogruzełkowatej gleby, przede wszystkim ale jednak, aby resztki pożniwne wprowadzić w proces rozkładu. Myślę, że jest to coś, co ma sens w myśleniu pasowym i przede wszystkim jest uzasadnione, bo ostatecznie chodzi o to, by po stworzeniu optymalnych warunków nowa kultura wystartowała do wyścigu o słońce, wodę i substancje odżywcze, czyli o najlepsze zbiory. Na przykład rzepak. Przyniosłem 2 rzędy. Wcześniej pokrótce omówiliśmy już rozstaw rzędów. Z rzepakiem oczywiście jest tak, że pracuję z takim ustawieniem, w którym rząd spulchniający jest dokładnie przed rzędem siewnym, ponieważ rzepak korzysta z dobrze rozwiniętego korzenia palowego, czyli korzenia prostego jak świeca, skierowanego w dół. Oczywiście z wystarczającą ilością rozgałęzień. Chodzi o to, żeby mieć wystarczającą masę korzeniową, która pozwoli roślinie dostać się do rezerw wodnych w czasie, kiedy będzie sucho, czyli na początku lata, czyli w bardzo ważnej fazie nalewania ziaren. Niebieskie punkty na zdjęciu symbolizują depozyt nawozów. Widzimy je raz głęboko, aby zwabić korzenie rzepaku w dół, po to, by je tam zaopatrzyć w substancje odżywcze. Zaś z boku widać umieszczone płytko, których celem jest wstępne zaopatrzenie rośliny. Wcześniej wspominałem już o głębokościach roboczych około 30, maksymalnie 35 cm. Zwykle raczej jest to 25 cm. Teraz należałoby odpowiedzieć na pytanie, jak radzimy sobie z wysiewem zboża. Myślę, że siew zboża przy rozstawie rzędów 30-35 cm ma sens tylko dla nielicznych. Większość rolników woli inny system i mówi, spulchnianie rzędów tak, ale chcę wysiewać w rzędach podwójnych. Horsz odpowiedział na to życzenie. Tutaj widać na jeden spulchniony i zagęszczony rząd 2 rzędy siewne. Wtedy jestem w fokusie o rozstawie 30 cm w przypadku siewu zbóż znowu przy powszechnie stosowanym rozstawie 15 cm. Dzięki temu mogą wykorzystać pełny potencjał plonowania oraz wykorzystać efekt bezpośredniego odżywiania roślin dzięki nawozom. Patrząc na budowę maszyny, pojawia się dla mnie zawsze pytanie, jaki ma to sens uprawowy? Dlaczego pojawił się pomysł karmienia lub chęci karmienia uprawy nawozem w sposób bezpośredni?
Tutaj zdjęcie z jednego z pierwszych doświadczeń głębokiego nawożenia, które osobiście zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie i dlatego pozostały w pamięci. Jest to łan rzepaku, który został zasiany po lewej z kombinacją płytkiego i głębokiego umieszczania nawozu. Wykorzystano wtedy 100 kg fosforanu amonu 18-46, zaś po prawej stronie taka sama ilość nawozu, ale umieszczona tylko w głębi. To zdjęcie bardzo dobrze pokazuje, jak przy pomocy niewielkiej ilości nawozu można kierować łanem. Uważny obserwator zobaczy, że po prawej stronie jeden rząd jest również ciemnozielony. To jest rząd, który zapomniano przy przezbrajaniu głębokości siewu. To pokazuje bardzo dobrze, jak wydajny jest ten system. Myślę, że ten efekt pozwala zrozumieć, a przynajmniej inicjuje proces rozumienia idei, która przyświecała głębokiemu nawożeniu. Jak można to technicznie wykorzystać, pokazują jeszcze raz dwa małe wyjaśnienia. Po lewej stronie depozyt nawozu został umieszczony płytko i głęboko. Co zrobiła roślina? Oczywiście od samego początku miała dostęp do wystarczającej ilości składników odżywczych. Wykorzystała je w rozwoju wegetatywnym, co pozwoliło jej rozwijać się w głąb gleby. Po prawej stronie 100% ilości nawozu umieszczonego na głębokości. Oczywiście roślinie zajęło trochę więcej czasu, aby dotrzeć do składników odżywczych. Technicznie rzecz biorąc, możemy korzystać również z trzeciego wariantu, który przedstawiam tutaj w trosce o kompletność. Możemy oczywiście umieścić 100% nawozu płytko, ale taka konfiguracja jest raczej rzadko potrzebna. Z wyjątkiem może zbóż, gdy na starcie przy pomocy niewielkich ilości nawozów chcemy w niewielkim stopniu wesprzeć efekt startowy. Tak. Focus TD ma wiele możliwości. Jeszcze parę słów o wyposażeniu. Mówiłem wcześniej, że istnieje również możliwość siewu punktowego oraz większe rozstawy rzędów. Dziś możemy zrealizować rozstaw rzędów 70 do 50 cm. Wygląda to wtedy tak, że z tyłu fokusa umieszczone jest dodatkowo narzędzie do siewu punktowego i wtedy mogę siać rzepak, soję, słonecznik, kukurydzę. A jeśli odległość 50 cm pasuje do gospodarstwa, to oczywiście również buraki cukrowe, ale te tylko na glebach bardzo lekkich. Poza tym istnieją dwie metody umieszczania nasion. Redlica turbodisk, czyli redlica dwutalerzowa. Ta redlica siewna znajduje się w górnym lewym rogu. Lub redlica zębowa Turbo Edge z prawej strony. Najważniejsze pytanie zawsze brzmi, kiedy używam jakiej redlicy siewnej. Redlica dwutalerzowa jest najdokładniejszym instrumentem siewnym. Pod względem umieszczania na głębokości jest ona z mojego punktu widzenia number one. Z drugiej strony istnieją warunki, szczególnie w przypadku konieczności maksymalnej oszczędności wody, gdzie muszę siać pod dużą ilość słomy. Celowo mówię pod, czyli słoma leży na powierzchni, a ja chcę siać wykonując możliwie minimalne ruchy. W takim przypadku lepsza jest redlica zębowa Turbo Edge, ponieważ jest bardziej prawdopodobne, że nią doprowadzą nasiona do gleby niż redlicą talerzową. Mam świadomość, że pole w całości w pierwszym momencie wygląda jak wielki bajzel. Z drugiej strony udało mi się osiągnąć wszystko, co chciałem osiągnąć. Stworzyłem przestrzeń przykorzeniową, oczyściłem pas siewny z resztek pożniwnych, nawiozłem i przede wszystkim bardzo precyzyjnie umieściłem materiał siewny i w wielu przypadkach utraciłem niewiele wody. Dodatkowo kilka zdjęć z praktyki. To jest pole, które zostało już zasiane. Muszę jeszcze raz podkreślić, to były bardzo ekstremalne warunki, pylisto suche.
Więc tutaj głównym celem było szybkie wyjście w pole z rzepakiem i utrata niewielkiej ilości wody. Na początku trochę wysiłku zajęło znalezienie rzędów siewnych, ale już parę tygodni później, 3, a może 4, można zobaczyć, że praktycznie przy tych warunkach udało stworzyć się bardzo dobre pola. A przy tym zawsze trzeba zadać sobie pytania, jaką mam inną alternatywę. Wielokrotne uprawianie gleby w czasie ekstremalnej suszy często prowadzi do tego, że woda po prostu nie jest już dostępna. Rzućmy teraz okiem na tematy okołotechniczne, na przykład na substancje odżywcze. W tym celu używam często beczki Liebiga, ponieważ ona bardzo dobrze pokazuje to, co po prostu dzieje się w wielu glebach, że to właśnie składnik odżywczy, którego brak lub którego jest zbyt mało, ma wpływ na ograniczoną wielkość plonu. Często w przypadku zaniżonych plonów nie chodzi o niedobór wszystkich substancji odżywczych. Z reguły są to jeden lub dwa składniki. Patrząc z dzisiejszego, bardziej nowoczesnego sposobu myślenia, możemy mówić o relacjach między substancjami. Czyli gdy mam za dużo magnezu w glebie, a za mało potasu, to również wtedy pojawia się zjawisko, które oczywiście również ogranicza plon. Dlatego rolnik w pierwszym rzędzie musi wiedzieć, jaką ma sytuację na polu, jak wygląda jego gleba, jak jest wyposażona w substancje odżywcze. A dopiero potem może się zastanawiać, jakiej technologii musi użyć, aby być jak najbardziej wydajnym. Jeśli chodzi o temat jak najefektywniejszej uprawy, to Horsch na dzisiaj oferuje bardzo szeroki asortyment. Praktycznie każda metoda uprawy może być połączona z równoczesnym umieszczaniem nawozu. Stało się to zresztą bardzo powszechną metodą. U góry po lewej siew punktowy kukurydzy z nawożeniem pod korzeń. Myślę, że jest to bardzo znany temat. Zdjęcie u dołu po prawej pokazuje, jak w trakcie uprawy gleby można również umieszczać nawóz. Myślę więc, że stworzyliśmy optymalne rozwiązania dla wielu warunków glebowych. Porównajmy teraz różne metody pracy na głębokości od 0 do 30 cm. Co dzieje się przy różnych metodach nawożenia? Klasyką jest umieszczanie nawozów na powierzchni pola. Jest to drugi diagram z lewej. Rolnik wysiewa wtedy nawozy na powierzchni i to jest ok, pod warunkiem, że substancje odżywcze przenoszone są w głąb gleby, na przykład azot azotanowy, który ma wysoką rozpuszczalność, przenoszony jest w głąb gleby przez wodę glebową lub opady. W przypadku potasu i fosforu jest to już nieco bardziej skomplikowane, ponieważ ruchliwość tych substancji jest stosunkowo ograniczona. To znaczy, że pozostają one skoncentrowane na powierzchni i nie zagłębiają się zbytnio. W takim przypadku mamy oczywiście w trakcie uprawy gleby możliwość wpracowania ich w glebę przy pomocy kultywatora lub orki. Ta metoda jest lepsza dla fosforu i potasu niż rozsiewanie nawozu na powierzchni, ale ma pewien efekt rozcieńczenia i zwykle nie dociera w całości w głąb gleby. A po prawej stronie trzy przykłady umieszczania depozytu nawozu. Pierwszy przykład – nawożenie kukurydzy pod korzeń na zadanej głębokości. Ta metoda, myślę, że jest powszechnie znana. Daje bardzo dobre efekty, które widać bardzo szybko i jest bardzo często wykorzystywana. Potem mamy temat głębokiego nawożenia, które Focus potrafi. Jako trzeci wariant istnieje kombinacja obu pierwszych. Czyli jestem w stanie umieścić nawóz płytko i głęboko. Równie ważne jest pytanie, jak blisko korzenia muszę umieścić substancje odżywcze, aby roślina wykorzystała je optymalnie. Dlatego pozwoliłem sobie zwizualizować szkolną wiedzę na temat mobilności substancji odżywczych. Fosfor należy umieścić około 6 mm od korzenia rośliny. Daje to bardzo niewielki obszar, do którego korzeń rośliny dociera, by wchłonąć substancję. W przypadku potasu odległość może być trochę większa. Poza tym istnieją substancje odżywcze, takie jak azot azotanowy
lub związki siarki, które roślina może przejąć z większych odległości. Aby dopełnić całości procedury przyjmowania substancji odżywczych, tutaj trzy metody, według których roślina zdobywa pożywienie. Masowy przepływ, dla którego klasycznym przykładem byłby azotan azotu, który jest rozpuszczony w wodzie, wchłaniany wraz z wodą glebową przez roślinę. Jest to stosunkowo wydajny proces, ale ma tę wadę, że czasami roślina nie może nim sterować. To znaczy, że przy dużym parowaniu roślina wchłania również bardzo dużo wody z gleby, a co za tym idzie, odpowiednio duże ilości substancji odżywczych. Druga metoda to dyfuzja. Ona jest szczególnie istotna dla takich substancji odżywczych jak fosfor i potas. A trzecia metoda to zmiana koncentracji przez rozwijające się korzenie. Oznacza to zakwaszenie lub kwasy wydzielane przy wierzchołku korzenia zmieniają wartość pH. Zmiana wartości powoduje tym samym dostęp do składników odżywczych. Do tej pory mówiliśmy cały czas o celowym umieszczaniu substancji odżywczych. Teraz należałoby się zapytać, jak wyglądają systemy korzeniowe poszczególnych roślin. Przyniosłem parę przykładów. Oczywiście mamy bardzo różne systemy korzeniowe. Chyba najbardziej rozpoznawalny jest korzeń buraka, drugi z prawej. Warzywo, a poniżej system korzeniowy schodzą w głąb. Ale i w tym przypadku można rozpoznać, że główna część korzenia rozprzestrzenia się szeroko, czyli że jest to kultura, którą jest łatwo nakarmić, również ze względu na przestrzeń korzeni. Tuż obok mamy typowy przykład korzeniowy, przy którym dobrze sprawdza się nawożenie wgłębne, czyli są to korzenie, które potrzebują głębi, a przestrzennie są mocno skoncentrowane. Interesujący dla mnie jest również temat kukurydzy. Kukurydza, jeśli rozejrzeć się po świecie, jest z pewnością rośliną najczęściej uprawianą w uprawie pasowej, ale jej system korzeniowy jest w rzeczywistości bardziej przystosowany do pobierania składników odżywczych z powierzchni gleby. Na koniec kilka przemyśleń na temat tego, jakie substancje odżywcze chcemy umieszczać, co możemy umieszczać i co w ogóle ma sens, żeby umieszczać. Chciałbym pokazać to na przykładzie rzepaku, ponieważ myślę, że interesuje to większość słuchaczy. Z jednej strony istnieje grupa nawozów, dla których cały ten temat nie ma zbyt wiele sensu. Są to przede wszystkim substancje odżywcze, które łatwo rozpuszczają się w wodzie i które szybko opuszczają pas, w którym zostały umieszczone. Na przykład azotan azotanowy lub duże ilości siarki lub też boru. Myślę, że również te substancje raczej nie nadają się do nawożenia depozytowego. A z drugiej strony, jeśli powiemy, co jest optymalne, to jest to azot amonowy. Ma on dwie zalety, a właściwie trzy. Zaletą numer jeden jest to, że pozostaje stabilnie w pasie, w którym został umieszczony. Zaletą numer dwa jest fakt, że nie jest wchłaniany przez przepływ masowy. To znaczy, że roślina może stosunkowo dobrze regulować pobór. A zaleta numer trzy to ta, że roślina, można by powiedzieć, ma nosa do azotu amonowego i stosunkowo niezawodnie odnajduje go w glebie. Dlatego, kiedy mówimy dziś o nawożeniu depozytowym, to mówimy często o azocie amonowym i przede wszystkim o fosforze. Dlaczego fosfor? Moim zdaniem wpływa on z jednej strony pozytywnie na rozwój młodych roślin, a z drugiej strony jest substancją, której brakuje w glebie. Tak więc, poruszając się geograficznie w stronę wschodu Europy, znajdziemy wiele pól, na których wartość fosforu jest wyraźnie za niska. W takiej sytuacji powstaje pytanie, jak mogę doprowadzić do rozsądnego poziomu fosforu w glebie w krótkim czasie. W takim przypadku szczególnie interesujące jest nawożenie depozytowe, bo mogę osiągnąć bardzo pozytywne efekty, zużywając rozsądne ilości fosforu
i nie muszą wpierw uzupełniać całego poziomu w glebie, by móc korzystać z pozytywnych efektów. I jeszcze raz mała klasyfikacja substancji odżywczych. Jest to co prawda nieco starsza wizualizacja, że tak powiem, z początków Focusa, ale nadal aktualna. Jeszcze jedno podsumowanie dotyczące reakcji korzeni. Mamy takie substancje, na które korzeń nie reaguje żadną zmianą. Tak jest na przykład w przypadku potasu, magnezu czy boru, ale mamy również takie substancje odżywcze, na które korzenie reagują, na przykład amon. Wtedy mamy więcej korzeni bocznych, czyli po prostu więcej masy korzeniowej. A jak spojrzymy na azot azotanowy lub na fosfor, to z reguły mamy dłuższe korzenie boczne. A to jest zaledwie mały przyczynek optymalizacji. To z pewnością świata nie zmieni, ale dobrze jest to wiedzieć. I kiedy uzupełni się tę wiedzę o to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli o to, jakie substancje mają sens dla celowego umieszczania nawozów, a potem jeszcze o trzecią klasyfikację, czyli którą substancją odżywczą odnajduje roślina, to znowu wyróżniają się amon i fosfor. Więc gdy się nad tym zastanowić, jeden z tych dwóch składników powinien towarzyszyć temu typowi nawożenia. Rzepak to mój ulubiony przykład dla Focusa. Przeprowadziliśmy wiele różnych eksperymentów i właściwie najlepiej widać to na przedzimowym rozwoju. Oznacza to, że pod koniec października idę w pole i oglądam rośliny. Pewnego razu wysialiśmy dwa warianty. Raz, całość wysiana Focusem bez nawożenia. Faktycznie widać całkiem dobrze dobry efekt spulchniania. Większość korzeni jest naprawdę dobrze rozwinięta i przede wszystkim rozwinięta w głąb. A z drugiej praca Focusem, ale z głębokim nawożeniem. Oznacza to, że w tym przypadku użyto 120 kg fosforanu amonowego, czyli znowu kombinacja amonu i fosforu. Tutaj można doskonale zobaczyć, jak zareagowała na to roślina. I tu jest często początek dobrych plonów rzepaku, kiedy jesienią roślina może się odpowiednio rozwinąć. Jeśli mam 6, 8, 10 liści, szyjkę korzeniową o średnicy mojego kciuka, to serce mi rośnie. Wtedy jestem pewien, że rzepak przetrwa zimę i że znów będzie miał dobry start. Podsumowując jeszcze raz, odtwarzając usłyszane na temat tego, co oznacza technologia Focus TD, to wyraźnie widać, że ta maszyna napędzana jest myślą uprawową. Pewne wschody, zdefiniowana przestrzeń przykorzeniowa, umieszczanie nawozów jako depozytu w celu zwiększenia wydajności i oczywiście dla jednego lub drugiego gospodarstwa Focus może oznaczać metodę uprawy, gdzie jedna maszyna łączy w sobie do 4 przejść roboczych. Myślę, że jest to dobry argument. I dlatego uważam, że Focus będzie nadal interesujący w wielu regionach, zwłaszcza na lekkich i średnich glebach. A teraz jestem ciekaw wykładów praktyków. W Polsce mamy w międzyczasie bardzo liczną i stabilną grupę klientów, którzy mają duże doświadczenie z Focusem i wiele do powiedzenia. Jak Państwo widzicie, Focus powstał na bardzo mocnych podstawach odnośnie rozwoju roślin, potrzeb, uprawy pod kątem wykorzystania możliwości w trudnych warunkach. Mamy już połączenie, tak sądzę, z panem Michaelem Braunem. Myślę, że będziemy mogli mu zadać kilka pytań. Hallo, Michael, słyszymy się? A? Herzlich willkommen, Michael, bei unserem Webinar. Dzień dobry, Michael. Hallo, Tomasz. Dankeschön fürs Dazuschalten. Freut mich, hier dabei zu sein. Michael powiedział, że bardzo się cieszy, że jest z nami. Jak Państwo widzieli, ta maszyna ma bardzo mocne podstawy, jeśli chodzi o wykorzystanie jej właściwości we wspomożeniu roślin. Już mamy kilka pytań od naszych internautów. Michael, wir haben schon ein paar Fragen schon von unseren Internauten.
erste, natürlich, jetzt haben wir Fokus im heutigen Stand. Wie lange dauert es, um entwickelt solche intelligente Maschine und wie hat sich geändert in dieser Zeit? Ja, sehr interessante Frage. Ich glaube, es ist eine Zweiteilung. Also zum einen musst du natürlich erstmal das Konzept grundsätzlich erarbeiten, weil das Fokus als Ackerbaukonzept war ja komplett neu. Das ist so in 2006, 2007 ist das ungefähr passiert. Und jak Państwo słyszeliście, konstrukcja Focusa powstawała już w 2006-2007 roku. To były te pierwsze podwaliny idei powstania takiej właśnie maszyny. Und dann die erste Serienmaschine sozusagen haben wir 2009 dann ausstellen können und verkaufen können. Also das ist so ungefähr der Werdegang. Ich denke so 4-5 Jahre, bis es vollständig entwickelt war. Schritt 1 sozusagen. Pierwszy seryjny model, jak mówi Michael Braun, powstał w 2009, więc jak łatwo zauważyć, trwało to praktycznie 5 lat testów, żeby gotową maszynę móc wprowadzić na pola. Ja, und was wir seitdem gemacht haben, ist die Modellpalette erweitert. Das heißt, wir haben zusätzliche Arbeitsbreiten entwickelt, wir haben zusätzliche Ausstattungsoptionen entwickelt, wie zum Beispiel die Mini-Drill als dritte Komponente. Und natürlich, ich glaube, die jüngste Entwicklung in diesem Verlauf dürfen wir auch nicht vergessen, das ist der Focus 3TD, den wir ja seit diesem Jahr im Markt haben, um jetzt auch den kompletten Bereich von 3 bis 6 Meter vollständig abdecken zu können. Jak Państwo słyszycie, kolejnym etapem po wprowadzeniu już do produkcji seryjnych pierwszych modeli było cały czas rozszerzanie wyposażenia w kierunku tego, żeby Focus jak najbardziej spełniał różnorodne oczekiwania zarówno pod kątem warunków, jak też wymagań odnośnie komponentów wysiewu, nawozów. Nie możemy też zauważyć, że Horsch czuje, gdzie rolnicy oczekują zmian i taką zmianą dopasowaną na przykład do polskiego rynku było stworzenie po prostu nawet 3-metrowej szerokości wersji Focusa. So, Michael, eine schon lange Geschichte im Konstruktion vom Focus. Aber Leute, Landwirte eigentlich interessieren sich auch im Grund Eigenschaft von Focus. Wir können bis 25 cm tief lockern und mischen die Erde. Sind die Bodenbearbeitung Teil von Focus so widerstandsfähig und das halten? Ja zadałem pytanie panu Michaelowi, dostaliśmy je od internautów, czy ta część uprawowa Focusa, czyli zęby, ponieważ one mogą pracować do 25 cm, jest rzeczywiście wytrzymała i radzi sobie w trudnych warunkach? Ja, gute Frage. Ich denke, Teil der Antwort ist, dass wir kommen den Focus aus einer Bodenbearbeitung oder aus einem Bodenbearbeitungswerkzeug raus entwickelt haben. Also der erste Focus war im Prinzip tatsächlich ein Bodenbearbeitungsgerät ausgerüstet mit Düngungseinrichtung und dann kam das Säen dazu. Und ich glaube, das sieht man dem Focus heute auch an von dem ganzen Aufbau. Er ist von der Stabilität, ist er gebaut wie ein Grubber, weil das ist uns wichtig, dass wir in dieser Beziehung einfach keine Limitationen haben, weil am Ende ist es Teil des Erfolgs, dass ich tief genug lockern kann, den Boden intensiv aufbrechen und dadurch Wurzelraum schaffen kann. Tak jak powiedział Michael Braun, podstawą budowy Focusa jest jego stabilność, możliwość wytrzymania wszystkich obciążeń podczas pracy. Oczywiście za zębami następuje zagęszczenie i wysiew. Natomiast podstawą samego agregatu jest ta jego część uprawowa, która z założenia musiała być na tyle wytrzymała, na tyle mocna, żeby każdy z warunków, w których będzie on użytkowany, ponieważ Focus jest użytkowany praktycznie już teraz prawie że na całym świecie, nie tylko w Europie. Focus musiał to wytrzymać i tak właśnie był tworzony, jak tłumaczy nam Michael. Aber
Wenn Michael, ich habe auch noch eine Frage gekriegt. Tief lockern, aber mit welcher Geschwindigkeit arbeiten? Da sind zwei Faktoren, die manchmal sind als Gegenstand betrachtet. Ja, das ist absolut richtig. Und deswegen denke ich, ist es also, dass der Fokus eine sehr, sehr große Range an Arbeitsgeschwindigkeit hat. Das heißt, wir haben teilweise Situationen, wo wir eher 6, 7 km/h fahren, schwerere Böden, tiefes Bearbeiten. Da sind wir eher langsam unterwegs, aber auch für das sind die Fokuswerkzeuge ausgelegt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Situation, wenn der Boden eher leicht ist, schon mal vorbearbeitet, können wir durchaus auch 10, 12 km/h schnell fahren. Und am Ende ist es so, dass die Werkzeuge genau diese Bandbreite mitmachen können und ich dadurch eben auch ganz gezielt nochmal steuern kann, wie intensiv will ich lockern und das Ganze natürlich auch in Verbindung bringen mit einer vernünftigen Zugleistung. Das heißt, bei ganz tiefer Lockerung und schneller Fahrt wird natürlich der Zugkraftbedarf exorbitant steigen. Auch das muss man nochmal im Blick haben. Und deswegen Fokus ist vollständig Hektarleistungsmaschine. Richtig, genau. Wytłumaczył Michael Braun tą, wydawałoby się, przewrotnie różnicę, tą przeciwność między głębokością uprawy a prędkością, którą można uzyskać. Agregat Focus jest maszyną, która również ma spełniać wymagania pod kątem wydajności hektarowej. Dlatego mimo wszystko, mimo głębokiego spulchniania uprawy, prędkością optymalną do pracy jest około 10-12 km na godzinę. Dlatego możemy mówić, że ta maszyna jest naprawdę wysoko wydajna, jeśli chodzi o zdolność uprawiania w przeliczeniu na hektary. To potwierdzą również nasi pozostali interlokutorzy, których o to też zapytamy. Mamy tu oczywiście kolejne pytanie o ilość rzędów łap w fokusie. Michael, habe ich jetzt gerade vom Landwirt Frage, warum zwei Reihen von Zinken, nicht drei, wie im Terrano? Ja, hat die Bewandtnis, dass wir beim Grupper, wenn wir heute einen dreibalkigen Grupper bauen, haben wir immer zwei Ziele vor Augen. Und eigentlich sind es drei Ziele. Ziel Nummer eins ist lockern, Ziel Nummer zwei ist mischen und Ziel Nummer drei ist intensiv einebnen. Und dafür sprechen drei, vier oder noch mehr Balken. Beim Fokus hingegen ist das ganz klare Ziel lockern und einen Streifen freiräumen, den wir später auch ansehen wollen. Das heißt, das ist ein ganz anderer Anspruch und für den hat sich als optimal der zweibalkige Aufbau herausgestellt, beziehungsweise andersrum formuliert, dafür reicht auch ein zweibalkiger Aufbau, weil wir natürlich immer ein bisschen schauen müssen, dass am Ende eine Maschine nicht übermäßig lang wird, um nur Prozesssicherheit reinzubekommen. Odpowiadając na pytanie naszego internauty, dlaczego dwa rzędy zębów, dwie belki, można by tak powiedzieć, a nie trzy, tak jak w Terrano, a w agregacie uprawowym, Michael Braun wyjaśnia, bo w agregacie uprawowym chodzi nam o intensywne mieszanie, intensywne spulchnianie, jak najdłuższy czas przebywania ziemi w agregacie i potem wyrównywanie. Natomiast w fokusie mamy zupełnie inne cele. Dwa rzędy zębów wystarczają zupełnie do odpowiedniego spulchnienia. Natomiast fokus spełnia również rolę agregatu pasowego, więc musi być odpowiedni rozstaw zębów, żeby ten cel uprawy pasowej osiągnąć. Stąd ta różnica. Oczywiście cały czas rozszerza się spektrum wyposażenia Focusa. Michael, es immer erweitert sich Spektrum von Ausstattung von Focus. Hier ist eine Frage von einem von Redakteuren. Wird im Focus oder warum ist nicht im Focus gebaut solche Raumsterne beim Zinken? Weil du hast das und bemerkt in einem Vortrag, dass Focus soll arbeiten nach erstmal bearbeiten Feld. Ja.
Räumstern-Thema haben wir uns tatsächlich auch intensiv angeschaut im Fokus. Räumsterne können in bestimmten Situationen sicher Vorteile bringen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch so, dass so ein Räumstern, gerade wenn ich schwierige Ernterückstände habe oder viel Stroh, teilweise vielleicht auch schlecht verteilte Stroh habe, auch an Grenzen stoßen können. Da ist unsere Erfahrung, dass der Zinken an sich eigentlich das einfachere Werkzeug ist, wenn ich den durch den Boden ziehe und diesen, ich sag mal, natürlichen Rausräumeffekt aus dieser Rille des Zinkens nutze. Das ist aus unserer Sicht etwas einsatzsicherer, wie wenn ich jetzt versuche, da noch irgendwo nochmal zusätzlich Räumsterne mit unterzubringen, was das ganze Gesamtmaschine einfach nochmal ein Stück komplexer macht. Zum Unterstreichen, einfach ist es besser, zweites, erstes Bodenarbeitung Gang machen mit vielleicht Scheibenegge, statt Räumsterne am Fokus zu haben, weil das kann zu Verstopfung Neigung genau, bringen. Das wäre die Alternative, einfach zu sagen, wir machen vorher einen Arbeitsgang, was auch, und das muss man ja dazu erwähnen, ein Großteil unserer Fokuskunden machen, die fahren ja nicht direkt in die Stoppel rein, sondern die machen Bearbeitungsgänge vorher einmal, zweimal, einen Stoppelsturz vorher machen, um Ausfallgetreide zum Ankeimen zu bringen und so weiter, Stroh zu verteilen. Ich glaube, das ist heute in weit über 80% der Standard. Tak jak podkreślił Michał i ja też dopytałem, w fokusie Horsz wychodzi z założenia, że dwa przejazdy mimo wszystko trzeba rozdzielić, czyli wstępne przygotowania, przygotowanie pola, które prowadzi przede wszystkim do zerwania ścierni, do przerwania parowania i jest to wstępne również zwalczenie wschodów chwastów. Natomiast nie stosujemy tarcz zębatych, tarcz gwiaździstych na zębach w agregacie Focus z tego powodu, iż przy dużej ilości resztek pożniwnej, przy trudniejszych ścierniskach, przy złym rozłożeniu resztek pożniwnych, takie tarcze gwiaździste mogłyby prowadzić do na przykład problemów z przepustowością w samej części uprawowej. Es ist auch Frage, Michael, von anderen Aktion. Können wir verschiedene Dünger nutzen im Fokus? Ich meine zwei oder drei Sorten auf einem und die SI-Dünger. Silizium. Silizium, ja, Siliziumdünger möglich, ja. Sage. Ja, also zum ersten Teil deiner Frage, wir können verschiedene Dünger ausbringen. Deswegen haben wir zum Beispiel auch für die Rapsaussaat die Option geschaffen, die Mini-Drill als dritten Behälter zu nehmen, dass ich im Prinzip hergehe und in die Mini-Drill mein Saatgut reingebe. Bei Raps ist das auch völlig ausreichend von dem Umfang her und habe dann zwei Komponenten Dünger dabei und kann dann zum Beispiel sagen, ich habe eine Stickstoffkomponente und eine Kalikomponente oder eine Stickstoffphosphorkomponente und eine Kalikomponente und mische die dann individuell am Feld draußen zusammen. Das heißt, die Maschine dosiert aus zwei Behältern. Mhm. Ich könnte dann sogar die Levels im Feld anpassen, je nachdem, wie der Boden versorgt ist. Also das ist problemlos möglich. Tak jak wyjaśnił Michał, szczególnie podczas siewu rzepaku, gdzie używamy mini drilla, tak jak wspominał, mamy do dyspozycji dwa główne zbiorniki na nawóz. Pytanie od naszych internautów było, czy są możliwe zastosowania dwóch różnych nawozów. Tak, w Focusie jest to możliwe. Są już użytkownicy, jak mówi Michał Braun, którzy wykorzystują taką możliwość, napełniając jeden ze zbiorników na przykład nawozem azotowym, drugi nawozem potasowym bądź fosforowym i regulując ilość podawania, uzyskują też różny stopień zawartości tych składników. Jest to ze wszech miar potrzebne, to jest właśnie kierunek rozwoju agregatu Focus. Michael, ist das einen von Richtungen, wo ist Focus entwickelt, diese viele Möglichkeit zu anpassen in verschiedene? Ich würde gerne zur vorherigen Frage nochmal das Thema Silizium aufnehmen, weil das war ja Teil deiner Frage, bevor wir weitergehen.
Beim Silizium ist es so, dass es ein Element ist, das, glaube ich, momentan in der Pflanzenernährung mehr diskutiert wird. Es wird, glaube ich, flächig noch relativ wenig eingesetzt. Wir haben oder setzen uns aktuell auch damit auseinander. Allerdings sind wir gerade eher auf dem Weg, das Silizium später gezielt auf die Pflanze zu geben, weil kleinere Mengen oft sinnvoll sind. Zum Beispiel ich sag mal, Zellstabilisierung, weil Silizium ja zum Beispiel auch die Zellwände stabilisieren kann, ähnlich wie das durch eine Ligninsynthese zum Beispiel funktionieren kann. Das sind so die Ansätze, also ins Düngerband weniger. Bei Blattapplikation könnte ich mir da durchaus vorstellen, dass es Potenziale gibt. Tutaj, jak wyjaśnił Michael Braun, wróciliśmy na krótko do tego pytania o nawozy krzemowe, ponieważ to troszkę pominęliśmy. Michael powiedział, że coraz częściej widzą zainteresowanie wysiewem za pomocą nawozów zawierających krzem. Natomiast z punktu widzenia i uprawowego, i rozwoju roślin, nawóz krzemowy nie jest stosowany w dużych ilościach, które stawiałyby celowość podawania tego nawozu podczas pracy takim agregatem, jaki jest Focus. Nawozy krzemowe bardziej nadawałyby się do celowej aplikacji w późniejszych fazach, na przykład nie wiem, bezpośrednio na liść lub w podobny sposób. Da ist auch eine Frage von einem Zuschauer. Warum Horsch nutzt zwei verschiedene Scharen zum Aussaat, zum Getreide, unsere schon bewahrte Turbo-Disc und jetzt für Raps ein Turbo-Edge? Ja, da ist es so, dass wir gelernt haben über die Jahre hinweg, dass unter bestimmten Bedingungen ein Zinkenschar durchaus Vorteile bieten kann. Also wir sehen das heute strategisch so, dass wir immer das Turbodisk-Schar empfehlen, egal ob Raps oder Getreideaussaat, wenn die Böden vorgearbeitet werden. Das heißt, wenn Stoppelsturz stattfindet, wenn vielleicht ein zweiter Arbeitsgang stattfindet, weil dann an der Oberfläche die Ernterückstände schon mal eingemischt sind und wir super Aussaatbedingungen für einen Zweischeibenschar bekommen. Ja, vielleicht das mal übersetzen. Oczywiście Michał mówi, zgadza się, rozszerzyliśmy wyposażenie Focusa o dwa różne typy redlic uprawowych. Najkrócej mówiąc, w przypadku redlicy dwutalerzowej ważne są warunki, w jakich ona pracuje, dlatego ta redlica uzyskuje perfekcyjną precyzję wysiewu w warunkach, kiedy jest przygotowane wstępnie pole, resztki pożniwne są równomiernie rozłożone i wstępnie wymieszane z górną warstwą gleby. Ok? Ja. Das Turbo Edge Schar zum Beispiel empfehlen wir dann, wenn Raps gesät werden soll, entweder ohne vorherige Bodenbearbeitung oder in sehr, sehr viel Stroh rein, weil da hat nämlich der Zinken einen Vorteil, der räumt nochmal zusätzlich einen ganz kleinen Bereich, wo nachher das Saatkorn liegt, die Ernterückstände raus. Das heißt, da habe ich einen sehr, sehr guten Boden-Saatgutkontakt. Deswegen ist dieses Turbo-Edge-Schar entstanden. Aber wenn ich mal beide Systeme vergleiche, muss auch klar sein, das Turbo-Disc, also das Zweischeiben-Sähschar mit Tiefenführung, ist natürlich das präziseste Sähverfahren, das wir heute haben, was Tiefenablage betrifft. Da kommt auch der Zinken nicht ganz ran. Der Zinken hat halt dann Vorteile, wenn extrem viel Ernterückstände in oder um die Saatreihe sind. Das, was hast du bemerkt mit Wörtern, ich will unter dem Stroh sehen. Richtig, genau. W przypadku redlicy Turbo Edge można tu przytoczyć zdanie Michaela Brauna, który w swojej prezentacji powiedział, że chce siać pod słomę. Po to właśnie została stworzona redlica zębowa, żeby móc w szczególnie trudnych warunkach odnośnie resztek pożniwnych równie precyzyjnie wysiać. Redlica dwutalerzowa jest najprecyzyjniejszym sposobem położenia nawozu na ziarna, przepraszam, na odpowiedniej głębokości. Natomiast zdarzają się warunki bądź technologie, gdzie świadomie użytkownicy korzystają z innego typu redlic, zostawiając na polu więcej resztek pożniwnych, gdzie redlica talerzowa napotyka już, jak każde urządzenie, swoje granice. Dlatego, tak jak wspomniał Michael, chcemy siać pod słomę.
Dlatego została stworzona redlica zębowa, która się wchodzi pod warstwę resztek pożniwnych, równie precyzyjnie umieszczając nasiona. Es ist auch, ich denke, letzte Frage, weil wir sind gut im Zeit. Frage wegen Federsicherung beim Zinken Teragrip. Werden die ersetzt für hydraulische Sicherung oder Porsche wird mit bewährter Teragrip-Bauweise bleiben? Also die Antwort ist, denke ich, relativ eindeutig. Also wir werden bei der bewährten Bauweise bleiben mit den Federsystemen, weil wir damit sehr, sehr viele gute Erfahrungen gemacht haben. Und ich denke, auch aus Kundensicht hat das Federsystem immense Vorteile, weil es im Prinzip komplett wartungsfrei ist. Es ist komplett frei von, ich sag mal, irgendwelchen Schläuchen oder Anschlussverbindungen etc. Und erledigt natürlich den Job, das heißt den Zinken in Position halten und im Notfall auslösen und wieder einfedern, sehr, sehr gut. Und das ist für uns auch der Grund, warum wir zum Beispiel alle Entwicklungen im Unternehmen ganz klar in die Richtung Feder ausgelegt haben und nicht Hydraulikzylinder, was grundsätzlich auch gehen würde, aber was natürlich unterm Strich auch nochmal einfach ein Mehraufwand auf der Maschine bedeutet und natürlich auch ein Mehraufwand, wenn es dann später mal um Wartung etc. geht. Otrzymaliśmy pytanie od naszego internauty, czy zabezpieczenie sprężynowe na zębach agregatu tej części uprawowej w agregacie Focus będą zastąpione siłownikami hydraulicznymi. Michael Braun, jak widzieliście, uśmiechnął się i odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby i pozostaniemy nadal przy znanym i uznanym rozwiązaniu sprężynowym w zębach. Z kilku powodów. Pierwszy to to, że jest to rozwiązanie bezobsługowe praktycznie. Nie trzeba do niego żadnych specjalnych miejsc mocowania, dodatkowych węży, instalacji montowania. Jest to rozwiązanie sprawdzone, które jest też rozwiązaniem bezobsługowym. Dlatego Horsch nadal utrzymuje to rozwiązanie w agregatach Focus. Vielleicht letzte Frage von unseren Zuschauer. Wenn wir machen einen Bodenbearbeitungsgang vom Focus, können wir sprechen über Strip-Technologie oder ist schon ganz flache Technologie schon oder? Das kann man von zwei Seiten betrachten, weil Strip-Till, im Strip-Till-Gedanken steckt natürlich auch, dass ich in die Tiefe einen Wurzelraum vorbereite, der dann ausgerüstet ist mit Nährstoffen. Und genau dieser Teil des Strip-Tills bleibt ja beim Focus perfekt erhalten. Ich sehe das als eine ganz klare Erweiterung der Strip-Till-Technologie. Und zwar aus dem Blickwinkel, dass ich mit dieser Vorarbeit einfach dafür sorge, dass diese Technik perfekt laufen kann und ich einen sehr, sehr guten Feldaufgang bekomme. Das heißt, ich gehe keinerlei Kompromisse ein und habe dadurch, denke ich, am Ende mittelfristig auch die besseren Ergebnisse. Also ganz klar die positiven Punkte des Strip-Tills reingeholt und kombiniert mit den Erfahrungen, die wir natürlich von klassischen Bearbeitungssystemen haben. Mieliśmy tutaj pytanie od jednego z internautów, czy jeżeli przed Focusem następuje pierwszy przejazd uprawowy, na przykład krótką broną talerzową, czy jest to nadal technologia strip-till, czy to już jest technologia całopowierzchniowa? Jak wyjaśnia Michael Braun, nadal mówimy o technologii strip-till, z tym, że mówimy o takim optymalnym połączeniu, ponieważ technologia strip-till odnosi się również do stworzenia wgłębnie pasowych warunków dla rozwoju korzenia. I to cały czas w fokusie jest utrzymane, to mamy na bieżąco. Natomiast takim rozszerzeniem możliwości Focusa jest właśnie to, że uprawiamy całopowierzchniowo płytko przed Focusem. Dzięki temu zyskujemy kilka ważnych aspektów, jak przerwanie parowania na całej powierzchni, jak wstępne zniszczenie chwastów. Więc tak jak powiedział Michael Braun, Focus... uprawa przed fokusem i potem siew fokusem jest to siew w przypadku
rozstawy redlic 130 cm, typowy striptil. Oczywiście w połączeniu z płytką całopowierzchniową uprawą, która po prostu rozszerza spektrum. Okej, Michael. Vielen Dank für alle Erklärungen. So interessantes Gespräch. Ich hoffe, dass unsere Zuschauer haben viele Interesse dazu und haben viele Antworten bekommen von dir. Ja, vielen Dank, Thomas, für dieses Interview und ich wünsche euch noch zwei spannende weitere Vorträge hier bei Horsch Live. Vielen Dank, Michael. Serdecznie dziękujemy panu Michaelowi. My doszliśmy już powoli do naszego czasu, w którym już mamy kontakt z naszym następnym prelegentem. Alles Gute, Michael. Tschüss. Tschüss.